Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy dalej w świątyni Auraratu i udało mi się dostać do kolejnego miejsca z magiem. Oczywiście standardowo nie możemy mu dać przyzwać tych swoich elitarnych gostków. Eliksir many i kluczyk, czwarty. No i szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, czy jeszcze gdzieś potrzebujemy kogoś pokonać, czy nie. Ale powiem Wam, że znaleźć to miejsce było bardzo, bardzo trudno. Och, te zawiłe ścieżki wszędzie oczywiście. No i właśnie pytanie teraz, dokąd się udać? Bardzo dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc kompletnie nie mam pojęcia. Bo wydaje mi się, że to nie było wszystko, ale przydałoby się znaleźć te jedne drzwi, które były, wiecie, zamknięte, bo możliwe, że już będę miała do nich klucz. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Albo i nie. Możliwe też ewentualnie, że zejdziemy po prostu teraz na dół. Nawet i w taki trochę głupi sposób, ale po prostu byleby zejść. I zobaczymy, czy ten kufer jest do otworzenia. Bo jeżeli by był, to by było perfekcyjnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie. Czyli moi drodzy, ja lecę dalej szukać i spotkamy się, jak już coś znajdę. Okej, moi drodzy, udało mi się otworzyć to przejście tutaj. Wydaje mi się, że teraz będziemy mogli przejść na drugą stronę. I mamy. Tutaj mamy akurat paladynów. Już nie maga, no ale udało mi się wejść tutaj. A w środku mamy hełm z magiczną aurą. To już udało mi się dostać do artefaktu tak normalnie po prostu? O, ja cię pierdzielę. Wyglądamy w nim trochę debilnie, ale jest i działa. Kurde, byliśmy tak blisko, rozumiecie to? Tak blisko. To jest niebywałe. Udało mi się właśnie te drzwi otworzyć teraz, jedne i drugie. Kluczem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tych na przykład dalej nie jestem w stanie otworzyć. Bez sensu. Myślę, że będziemy schodzić sobie tak po prostu na dół. Przeżyłam. Mamy hełm. Czyli wypadałoby wrócić do Xardasa, ale mnie cały czas nurtuje, dlaczego ja nie mogę tego otworzyć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I jak otworzyć drogę do teleportu? Nie mam pojęcia, więc pozwólcie, że ja się jeszcze trochę tutaj rozejrzę. Okej, moi drodzy, udało mi się jeszcze wrócić tutaj, gdzie mieliśmy tych elitarnych wojowników, co nam przyzwał ten jeden mag. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i tutaj też nie było nic ciekawego. Powiem Wam, że szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co teraz zrobić, bo no, że tak powiem, nie znalazłam teleportu. No nie wiem. Bez sensu. Także jeszcze zobaczymy, jak to działa. No i też Wam pokażę. Okej, moi drodzy, znalazłam jakiś przełącznik. Czym? Ale nie mam przedmiotu. To dziwne trochę. Trochę nawet bardzo dziwne.
bo już za bardzo nie mam gdzie iść, a udało mi się wszystko znaleźć. No nie wiem, co teraz za bardzo mam zrobić. Gra mi daje naprawdę niejasne wskazówki dzisiaj. Bo tutaj już nie ma ani żywej duszy. Ani nawet nie żywej też nie. W sumie. Oj, niestety akurat spadłam na dół. Według solucji powinniśmy trafić na jakiegoś demona, a ja w ogóle nie trafiłam na żadnego demona. Więc to jest trochę dziwne. Tak samo wiecie, nie mam dostępu tutaj, nie? Okej, dobra, mamy klucz do teleportu. Dobra, udało się już. Po prostu gościa nie przeszukałam. Dobrze. No to teraz chyba możemy już spadać stąd, tak totalnie. Coś więcej mu zabrałam, jakąś księgę, czy mi się wydawało? Nie, no nie zebrałam żadnego pisma od niego. No i jesteśmy tutaj. Możemy już wybywać. Kurde, powiem wam, że naprawdę masakra. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. W ogóle chyba nie włączyłam sobie nawet stopera, jeżeli chodzi o ten odcinek. No nie, nie włączyłam, więc na pewno będzie dłuższy. Zaraz, zaraz, zaraz. Sobie to otworzę. Już widzicie, gdzie jesteśmy? No właśnie. Byliśmy tutaj. Dawno temu w sumie dosyć. Lecimy do Xardasa. Udało nam się znaleźć drugi artefakt. Drugi z trzech. Trzeci jest już w Górniczej Dolinie, więc musi mi pozwolić teraz odpłynąć już Hej, ty. Baldwin. Byłem w ruinach Auraratu. Tam odnalazłem magiczny hełm. Wspaniale. Ten hełm wytworzono z bardzo czystej magicznej rudy i da pewną ochronę w walce. Okej, i co teraz? Przepraszam, mogę już stąd odpływać? No z tego co widzę, to chyba tak, bo nie mam już za bardzo innych możliwości. Jak mi Baldwin nie pozwoli, to znaczy, że nam się zbugowała gra. Więc módlmy się, aby mi pozwolił. Pozwolił mi, Jezu, jak dobrze. To co, płyniemy na Tamorę teraz w takim razie od razu. Niech żyje król! Dokąd teraz płyniemy? Sam obierz kurs. Płyniemy, moi drodzy, na Tamorę. Płynie Y na Tamorę. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. Kurde, nie spodziewałam się, że tak szybko uda nam się zdobyć i ten hełm, i w ogóle wszystko. Ale jestem zadowolona. Witaj, witaj. Powiedz, przyniosłeś mi suknię. Co za cudowna suknia. Tylko królowa może nosić takie stroje. Co mam powiedzieć? Nic nie musisz mówić. Po prostu bierz. Naprawdę zasługujesz na swoją nagrodę. Trzymaj złoto. Jest to tyle, ile uzgodniliśmy. Dobra, już mnie nie interesuje, że coś o coś zapytać. Udało nam się to zrealizować i lecimy od dołu. Cenna księga, to za chwilę się uda zrobić. Chwała Innosowi. Dobrze, że przyszedłeś. Musisz koniecznie nam pomóc. Co mam robić? Jeszcze pytasz. Bestie Beliara się obudziły i zagrażają naszej wyspie. Musisz je zabić. Inaczej wszystko stracone. Co się stało? Porozmawiaj z moim służącym Janusem. On ci powie, co się stało. Musisz nam koniecznie pomóc. Inaczej wszystkich stracimy. Bez obaw. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, że przyszedłeś. Wydarzyło się coś strasznego. Co się stało? Gdybym to sam wiedział. To zaczęło się od tego, jak mieszkaniec miasta Ruben przybiegł do zamku jak obłąkany. Zanim Bruno lub ja mogliśmy go o coś zapytać, pobiegł do winiarni.
To nie spodobało się Bruno i pobiegł za nim. Nagle usłyszałem straszny hałas i zobaczyłem, jak śmiertelnie przestraszony Bruno wybiegł z piwnicy. Bardzo wzburzony powiedział, że Ruben otworzył ukryte przejście, z którego wyszły niezliczone stworzenia Beliara. Wtedy szybko pobiegłem do miasta, aby uprzedzić pozostałych. Nie minęło dużo czasu, a te stwory pojawiły się już w mieście. To w końcu uciekłem tutaj. Co stało się z innymi, tego nie wiem. Prawdopodobnie mało komu udało się przeżyć. To straszne. Zobaczę, co da się zrobić. Tak, pośpiesz się. Prawdopodobnie możesz jeszcze kogoś uratować. Bądź ostrożny. Tam jest wielka ilość tych stworów. Dobra. Lecimy. Od razu teleportem w samo siedlisko tego wszystkiego. Myślę, że do miasta. Ja pindole, co tu się dzieje w ogóle? Rzuciło się na mnie to wszystko. Na szczęście jesteśmy już na tyle potężni, że żyjemy normalnie. Tylko ściany wojowniku. Trzeba się ten, bo ci ludzie poumierają. Na szczęście, no ja tak jak mówię, już sobie radzimy ładnie. Wiadomo, że nie uratujemy wszystkich, bo to jest mało możliwe. No ale... część osób się uda na pewno. Sorki, że ja tak nic nie mówię, ale powiem wam, że właśnie chciałam to robić już w innym odcinku kiedyś, ale no właśnie zrezygnowałam. Bo to był dramat. Dobra, widzę, że część ludzi przeżyła, to dobrze dla nas. W sumie to dobra wiadomość, ale widzę, że nie wszyscy. Znaczy to logiczne, że nie każdemu się uda, no nie? Hej, ty. W sumie chyba same tylko kobiety przeżyły, nie? Trochę tak to wygląda. No prawie, Wiktor też żyje. Mamy Larsa na przykład, Finko, Adama. Wiecie, tak naprawdę moglibyśmy spróbować ich poożywiać, ale nie będę tego robić. Bo to w sumie jest mało ważne teraz. Biorąc pod uwagę to wszystko, nie? Dobra, bo tu już się za duży młyn robi. Ale czujcie teraz, że taki wojownik kościany schodzi na dwa strzały? Przecież to jest piękne. On mnie dosłownie po plecach, to mnie mizia. Ta zbroja i w ogóle nasze umiejętności, to jest piękne. Cieszę się, że przyszłam dopiero na takim późnym etapie tutaj, bo powiem wam, że jak chciałabym to robić na początku 6 rozdziału, to byłoby trudno. I to nawet bardzo trudno. A przez to jest tak dosyć nawet znośnie. Także podoba mi się ten fakt, że robimy to teraz. Dobra, bo chyba gościu się już triggeruje z środka. Kościany wojownik zwykły, dobra. Bo tutaj się potem zaraz pojawi ten taki wielki, wiecie... Jezu, jak on się nazywa. No, cholera.
Czy sobie można było najpierw chyba na niego pobiec? Chociaż chyba bezpiecznie najpierw się pozbyć jednak tego dziadostwa stąd. Tak mi się wydaje jednak, że chyba... Jak widzicie, to jest totalna armia, no nie? Znaczy dobra, możemy w sumie spróbować. Wydaje mi się, że oni poumierają, jak ten zginie. Albo i nie. Ale my sobie radzimy z nimi, więc jest git. Także możemy to zrobić w ten sposób. Nie, możesz mnie przestać lać po plecach. Dobra, ty mnie głównie interesujesz. Pierścień kościanego przywódcy. I tutaj jest chyba Ruben? Nie, Stefan. Ale gdzieś tutaj powinien leżeć Ruben. Chyba, że on zginął już w tej piwnicy samej w sobie. Bo tak też może być. Nie mam pojęcia. Tak jest, mamy go. Wrota do podziemnego świata. Zobaczmy. Potęga i bogactwo. Wiele lat temu wrota prowadzące w głąb wnętrza ziemi zostały zamknięte. Tam w wulkanicznej jaskini znajduje się kufer, w którym jest przechowywane niezwykłe bogactwo. Ale mowa nie tylko o złocie i kamieniach szlachetnych. Potężne zaklęcia znajdzie ten, kto zdoła otworzyć wrota i odnaleźć kufer. Poszukujący mocy znajdzie moc. Poszukujący nieśmiertelności znajdzie nieśmiertelność. Poszukujący bogactwa i władzy także znajdzie, czego szukał. Co, wahasz się jeszcze, wędrowcze? Idź i spełnij swoje marzenia. Mistrz Zenon. Mamy zadanie, cenna księga już wykonane. Atak z zaświatów. Ruben nie żyje, ale znalazłem i przeczytałem księgę, której szukali. W księdze znajdował się klucz otwierający drzwi wiodące w głąb ziemi do wulkanicznej jaskini. Tam, zgodnie z księgą, można odszukać niezliczone skarby. Gdzie są wrota? Powinienem obejrzeć kapliczkę Adanosa. Coś się gdzieś otworzyło. Tu się otworzyło. A tu jest kompletnie ciemno, prawda? Nie wiem, czy nam pochodnia coś da. Wydaje mi się, że lepsze byłoby światło w tym momencie. O ile mam, bo był problem. Ostatnio jej nie widziałam, żebyśmy mieli. Mam tylko 7 zwojów, więc to jest dosyć mało. Ale no nie będziemy tutaj spacerować, wiecie. Z pochodnią. Bo to już się kompletnie mija z celem. Dobra. To miejsce wydaje się być naprawdę bardzo mroczne. I tak jest chyba i w istocie. Ogarniemy.
Jakby nie boję się tego, co się tutaj dzieje. Co prawda to miejsce jest dosyć głębokie. Ale może i być głębokie. 5 razy lodową falę mi gradała. To jest niebywałe. Tak naprawdę jest jedna rzecz, na którą ubolewam, bo nie mam przy sobie chyba portal do podziemi. W jaskini pod zamkiem Tamory odkryłem portal. Podejrzewam, że to brama do podziemi. Wygląda na to, że nie mogę wejść do środka. Lepiej też tego nie próbować. Lepiej, żeby został zniszczony, zanim pojawi się więcej stworzeń. Ale jak? Muszę porozmawiać o tym ze starszym magiem ognia. Myślę, że Perokar jest w tym przypadku najlepszą opcją. Wydaje mi się, że nie ma co nawet tutaj na razie schodzić. Bo tam się jakaś afera dzieje niezła. Nie mogę tego tutaj zrobić. To niedobrze. Powiem tak, niech oni się tam wybijają. Mało mnie to interesuje. Musimy popłynąć do Korinis jednak najpierw. Więc do południowej plaży. Tutaj tobie nic nie poradzę. Idziemy pogadać sobie z Baldwinem. I płyniemy stąd. Do Korinis. Płynie migrek do portu w Korinis. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. Ach, no tak, Korinis. Myślę, że na samym początku ruszymy właśnie do magów. Tutaj, jak widać, jest święty spokój. Auf der Insel Tamora befindet sich ein Portal zur Unterwelt. Was sagst du? Ein Portal zur Unterwelt? Ist es etwa aktiv? Ja, eine Armee der Finsternis hatte dieses bereits verlassen und Tamora verwüstet. Ich konnte es aber vernichten. Das wird nicht genügen. Das Portal muss unbedingt geschlossen werden, da jederzeit neue Kreaturen unsere Welt betreten können. Und wie? Kann man es zerstören? Ah, vielleicht. Doch wüsste ich nicht wie. Es gäbe aber die Möglichkeit, das Portal mit einem mächtigen Innos-Zauber zu schließen. In den alten Schriften wird erwähnt, dass man hierfür einen besonderen Trank erstellen muss, den man über das Portal ausgießen muss. Anschließend spricht man eine Beschwörungsformel und das Portal wird geschlossen. Was benötige ich, um den Trank herzustellen? Und welche Beschwörungsformel muss ich aussprechen? Das kann ich leider nicht sagen, da ich das Buch schon lange nicht mehr gelesen habe. Ich werde aber nach ihm suchen lassen. Komm morgen wieder. Vielleicht kann ich dir dann mehr sagen. Naucz mnie piątego kręgu magii. Zatem wejdź w piąty krąg magii. Używaj. Naucz mnie, nie jesteś jeszcze. Ja pierdzielę, naprawdę nie mogę. Jeszcze 6 kręgu się nauczyć. Słabo bardzo. To wszystko kwestia tej, wiecie, wiedzy magicznej, nie? No cóż. Trudno. Do rana. Perokar już powinien mieć to, co chcemy. Wurde das Buch gefunden? Ja, hier ist es. Leider haben wir die nötigen Zutaten nicht im Kloster. Du wirst sie also suchen müssen, um den Trank herzustellen. Gut. Soll ich, wenn ich alles gefunden und den Trank hergestellt habe, nochmal zu euch kommen? Nein, verliere keine Zeit. Komme erst wieder, wenn das Portal geschlossen ist. Dobra, no to zobaczmy tą księgę. Portal do podziemi. Najlepszym sposobem na zamknięcie portalu do podziemi jest rzucenie specjalnego zaklęcia Innosa. Tworzysz eliksir z magiczną substancją. Składniki: jedna woda święcona, jeden zwój zniszczenia zła i jeden oszlifowany diament.
Wykonać to można przy stole alchemicznym. Dobrze, wymieszaj składniki i szczelnie zamknij miksturę. Dobra, to oszlifowany diament jeden potrzebujemy. Czyli osełka... To na statku możemy zrobić. Tylko zanim, to jeszcze się udamy na chwilę do miasta. Bo możemy poprosić... Abuina o wróżbę. Możesz mi powróżyć. Za skromne 250 sztuk złota zaryzykuję spojrzenie w twoją przyszłość. Opowiedz mi o mojej przyszłości. Dobrze, o synu wiedzy. Wejdę teraz w trans. Jesteś gotowy? Ciemność ogarnęła ziemię. Zło triumfuje. Król przegra wojnę z orkami. Wrócisz, ale nie znajdziesz spokoju. To wszystko. Nic więcej już nie zobaczę. Dobra, dziękuję. Portal do podziemi, a tak ten gra w kości, to sobie zrobię poza odcinkiem. Powrót poszukiwaczy, potężna broń, widzący, to jest zbugowane. Mamy tylko kwestię tego portalu, więc wracamy do tego. Wysepka z waranami, gospoda. Wysepka z waranami. Lecimy. Niech żyje król! Dobrze. Kurde, szybko nam dzisiaj leci, nie? Ale dużo się udało zrobić. Ja lubię takie odcinki, kiedy się rozwiązują wszystkie nasze problemy dosłownie. Oszlifuj kamienie. Diament. Dokładnie to samo. Jeden nam wystarczy. I ogarniemy za chwilę. Niestety Wulwias mi zajmuje stół. W teorii focha strzelił, ale w praktyce ma to gdzieś. Przygotuj mikstury specjalne, chyba to będzie. No chyba to. Ała, zostaw mnie. Wcześniej nie strzelał takiego focha. Nieważne, co się tutaj dzieje. Mamy to? Ja mam eliksiry w ogóle skądś. Dobra, nie wiem, zapis do Baldwina i spadamy. Wulwias tam się odfocha, więc... Na luzie. Płynie dobrze. I jeszcze dzisiaj też ogarniemy sprawę właśnie tego portalu. Tutaj też możemy ogólnie szukać jeszcze roślin stałych, ale ja już sobie to podaruję, bo nie ma to chyba sensu większego, żeby się starać to wszystko zrobić. Pewnie wy też uważacie właśnie, że to nie ma sensu, także... Nie będziemy tak tryhardować wszystkiego bardzo. I tak już to robię, jeżeli mam być szczera. No ale myślę, że już w zupełności wystarczy. Więcej tego nam już nie trzeba robić, o Jezu. W sumie. Nie powinniśmy tracić czasu, tak? Dobra. Czemu orka słyszę? O kurde, to są te szkielety. O Panie Boże. Ale dramat. Zginę tu. Akurat teraz, wyjątkowo. Ja pierdolę, co się tutaj stało w ogóle? Przecież tą grę to chyba posrało.
Teraz to wam powiem, że trzeba taktycznie to zrobić wszystko. To są szkielety, one były w jakimś modzie, pamiętam. Dobra, lepiej się wyleczyć tak. Ale masakra, no nie. Co się tutaj stało, to jest masakra. Na szczęście to wszystko się leje między sobą. Co się tutaj dzieje? W sumie tutaj logicznie by było wyciągnąć kuszę. Chyba to będzie w miarę mądre. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Potężny książę demonów. Wiecie, cokolwiek robię z tego, robię ci. Ale masakra, nie? Dobra, save'a. O kurdele, co to jest? Zabije mnie to. Ale tu jest dramat z tym portalem. O kurde. Dawaj, strzelaj. Czy jeżeli wezmę w portal i go zamknę, ej, czajcie, że ten demoniczny miecz. Ja pierdzielę, no co tutaj się dzieje w ogóle? Ale dramat. Mam wrażenie, że ci przeciwnicy się respią mi na głowie. Kuźwa mać, możesz tam się uspokoić? Tak, będzie to spokojny odcinek. Na pewno nie. Ja już nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć na to wszystko. Tutaj też można przejść na dół jeszcze. Co prawda tutaj już nic nie ma więcej.
Czy ja mogę tak po prostu sobie kliknąć w ten portal? Problem jest taki, że tych paskud... Są dwie. Zapraszam, ale jedną. Sobie mało mi ważne, który tu będzie biegał do mnie. Ja w ogóle nie zadaję temu obrażeń większych. Na szczęście jest w miarę. Możemy zrobić w ten sposób. W sumie będzie dobrze. Masakra. Portal do innego wymiaru. A przynajmniej będzie fajny tytuł odcinka. Także będzie git. 650 za takiego jednego. Nawet nic z niego nie ma. Ale drama. Ale teraz możemy się go przynajmniej w miarę szybko pozbyć. Będziemy mogli zaraz zamknąć ten portal, dzięki Bogu. No i kolejny odcinek już będziemy w Górniczej Dolinie chyba cały. Uff. Kuferek, eliksir siły, zręczności, 1000 sztuk złota. Portal. Teraz możemy wreszcie coś tutaj zrobić. Lauderis Porta Inferi. Portal do podziemnego świata został chyba zamknięty. Pyrokarowi mam powiedzieć. No dobrze, powiemy. Tylko najpierw jeszcze się dowartościowuje. Zrobimy zapis. Najpierw trzeba powiedzieć Bruno jeszcze. Chyba. Czy nie? Nie mogę powiedzieć, czyli najpierw trzeba wrócić do Pyrokara, a potem do Bruno? Bez sensu. Ale może tak być. Trudno. Na szczęście w miarę szybko możemy się poruszać, więc to nie jest problem. Dobrze. Te ekrany ładowania nie trwają jakoś bardzo długo i raczej idzie to sprawnie. Ach, no nie chciałam nagrywać dla was na zapas filmów, ale muszę jednak. Studia mnie do tego zmuszają. Ale nie ma tragedii. Siema. Ich habe das Portal geschlossen. Enos sei Dank. Das ist eine gute Nachricht. Du hast die Welt von einer großen Gefahr befreit. Dafür sollst du eine besondere Belohnung erhalten. Was ist mit dem Buch? Wollt ihr es zurück? Behalte es ruhig. Wir haben mehrere Exemplare in unserer Bibliothek. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch mehr Portale. Dann wäre es gut, wenn du es bei dir hast. No i tamtego questa oddamy później. Co teraz? Górnicza Dolina, moi drodzy, nie? Czy ja mam teleport pod świątynię? Znaczy się pod te... Jezu, jak to się nazywa? Pod kopalnię? Chyba nie. Do przełęczy mamy po prostu.
Myślę, że spróbujemy przejść przez kopalnię. Dużo bardziej mnie ta droga interesuje w sumie niż taka główna przez bramę. Tą orkową. O, tutaj poszukiwacze sobie zrobili. Tam jest. Potężny poszukiwacz. Żeby na takim etapie poszukiwacze dalej wkurzali mnie. Nienawidzę tej modyfikacji czasami. Zapraszam, tu proszę tu podejść. Bo ja nie będę się... angażować w to. Jak oni też będą w świątyni, to naprawdę pier... No czego go nie trafiasz? To jest niemożliwe po prostu. Dobrze wam, tak umierajcie 300 razy. Aż się tam teraz boję wchodzić. No jak tam będzie poszukiwaczy 50, to chyba się załamę. Błagam, nic tutaj... Niech nic tutaj się nie obudzi, nie żyje tutaj. Proszę. Ja chcę tylko w spokoju się dostać... do Górniczej Doliny. Nic więcej nie potrzebuję do życia. A czy tutaj nie było gdzieś kołowrotu? Ej, nie było, lol. Nie denerwujcie mnie nawet. Czyli jednak i tak trzeba tam główną bramą. Chyba, że mamy przemianę w chrząszcza, to... nam się uda, ale boję się, że nie mam. Ta gra mnie po prostu wykończy. Zaraz, no niemożliwe. Tutaj nie ma kołowrotka. To po co w ogóle gra mi sugeruje, że ja mogę tędy gdziekolwiek się dostać, jak nie mogę? Ale kłamstwo. Totalne. Wiecie, co zrobimy? Tak, zrobimy. Po tych poszukiwaczach najlepiej. Przed kopalnią mamy save'a. To tam nawet nie wchodzimy. Potrzebuję najpierw przemiany w chrząszcza. Do miasta Korinis. Proszę mi to dać. Hej, ty. Powiedz mi, że masz w ogóle coś takiego. W ogóle tak, przypomniał się, że ma eliksiry życia przecież dla mnie. Nie ma przemiany w chrząszcza. Pierdzielicie. To co, może ma wulf, jasnie? Ale to jest useless wszystko. Hej. Pokaż. Powiedz mi, że ty masz. Moje zdanie już znasz. Masz ich 2, daj mi wszystkie. Nie obchodzi mnie to. Niech no. O Boże, jakby kochany. Było mało problemów.
Pobiegniemy teraz na wprost. To jest po prostu dramat. To po cholerę w ogóle gra mnie powstrzymywała przed wchodzeniem gdziekolwiek. Tak jest. I co, ja mam naprawdę się tutaj w chrząszcza zamienić i przejść? Porypało tą grę. Daj ta spokój. Chyba, że faktycznie można przez kopalnię. Ale już w sumie teraz nic nie wiem. Ja pierdzielę, nie. Przechodzę. Wywali mi grę, czy nie? Nie, uff. Nie mogę wejść w ten, w ekwipunek. Dlaczego? Ej, fuck, co jest? A zróbmy taki zapis i... wczytajmy grę. Proszę mi dać wejść w ekwipunek. Dobra, dziękuję, mogę. Coś mam jeszcze w tym? Nie. Podobno trzeba się do Hagena dostać na przemianie najlepiej, nic po drodze nie zabijając. Więc tak zrobimy, ale nie na przemianie w chrząszcza, bo to jest bez sensu, ale... na przykład możemy się zamienić, myślę... smoczego zębacza na przykład. Jakbyśmy oczywiście mieli. Nie, w to nie uwierzę, że ja nie mam w smoczego zębacza przemiany. Tyle człowiek zbiera tego wszystkiego. Hoduje, a jak trzeba, to nie ma. Albo w krwiopijce, w sumie będzie w miarę szybko krwiopijcą. Gorzej, że orkowie mnie będą chcieli bić jako krwiopijca. W sumie mało ważne. Tej cutscenki nie potrzebujemy tutaj. My się potrzebujemy dostać do miejsca, gdzie był lodowy smok. Więc ruszamy. Trochę źle mi się pobiegło, ale może być i tak. Tędy nie przejdę. O cholera jasna. Niedobrze, bo teraz paladyni też myślą, alarm! Że jestem wrogiem. Alarm! Odejdziemy sobie może tak tutaj, może będzie git. Nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Nie. Nie jest gituwa, także musimy się zatrzymać przed obozem. Dobra, to żaden problem. O kurde, dobra. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja to właśnie na przemianie robię, ale tak każe jakby solucja, żeby tak robić. Więc ja się tutaj posłucham, że tak powiem. I po prostu
zrobimy tak, jak ona chce. Tej cutscenki nie potrzeba nam. Krwiopijce są naszymi gitami, ziomami. W sumie możemy sobie nawet tędy się dostać. Będzie nawet chyba trochę bezpieczniej. Okej, okay, tędy nie. Tu mamy orków. O kurde, dobra. Okej, okay, tutaj orkowie atakują, ale to po prostu niech się już nimi paladyni zajmą. A paladyni giną. No to są tacy zwykli paladyni. Wiecie, bylebyśmy my nie zabijali, nie? Siema Ingmar. Zróbmy takiego save'a tu, bo nie jestem pewna, czy dobrze robimy. Siema! Ja pierdzielę, jest truchło. Nic tu nie ma. Znaleziono martwego smoka. Nasz główny bohater jest chyba w szoku. Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw. Ja pierdzielę, naprawdę. Masz, zadowolony? Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Co, przybyłeś z Albatrosa? Więc witaj. Zapewne Lord Baldwin cię wysłał. Nawet się domyślam, po co tu jesteś. Potrzebna ci ruda. Ruda dla króla. Niestety, muszę cię jednak rozczarować. Kiedy przybyliśmy do Górniczej Doliny, to od razu zostaliśmy zaatakowani przez orków. Dlatego zdołaliśmy zebrać tylko 10 skrzyń z rudą, które zawczasu wysłaliśmy do opuszczonej kopalni. Oczywiście, możesz zabrać te skrzynie z rudą. Ale to dla króla i tak nie wystarczy. Jestem zmuszony uznać, że misja, z którą mnie wysłał król Erchaobar, nie powiodła się. Jeśli nie zdarzy się cud, to jesteśmy skończeni. Na zewnątrz widziałem martwego smoka. Szczerze mówiąc, nigdy bym nie pomyślał, że to możliwe. Rozumiem ciebie. Kiedy bezimienny wojownik, który pokonał smoki i o tym mi powiedział, też nie mogłem w to uwierzyć. Ale później, kiedy rozbiliśmy tu obóz, zobaczyłem, że pogromca smoków mówił prawdę. Chociaż co? Chociaż nie jestem przekonany, że trzy inne smoki też są martwe. W każdym razie, byłbym bardziej spokojny, gdyby ktoś mógł potwierdzić śmierć tych smoków. Rozejrzę się. Gdzie powinny znajdować się smoki? Jeden powinien znajdować się na bagnach, które znajdują się w pobliżu zamku. Następny smok znajduje się nad starą świątynią, która leży na zachód stąd. A trzeci powinien znajdować się w górach na zachodzie. Wejście do tego smoka musi znajdować się niedaleko obozu, gdzie znajduje się urszak, szaman orków. Dobrze. Rozejrzę się za tymi smokami. Dziękuję ci. Jeśli je znajdziesz, to otrzymasz ode mnie wynagrodzenie. Jak wygląda sprawa z orkami? Sam widziałeś. Cała Górnicza Dolina jest pod ich kontrolą. Najgorsze jest to, że oblegają nasz obóz. Ci orkowie sprawiają nam najwięcej problemów. Gdyby nie oni, to można by zdecydować się na wypad. Szkoda, że nie wiem, jak mają się sprawy w zamku. Jeśli jest jeszcze pod kontrolą Garonda, to moglibyśmy spróbować przebić się tam. Aha, no to dzięki za info. Zanim udam się na poszukiwania, pogadać z Patem, właścicielem gospody, okej. Dobra. No to ogarniemy, myślę. Rycerz. Ciekawa jestem, czy jest to taka notatka tutaj w jednym z tych domków, ale chyba jest ta właśnie zawalona chata. Dobrze, moi drodzy, no to jesteśmy w Górniczej Dolinie i to w leżu lodowego smoka. Możemy pogadać z Ingmarem. Czy ktoś jeszcze tutaj jest z imieniem? Nie wiem w sumie.
Czy mnie się wydaje, czy ta droga jest otwarta? O ja! Stój. Ani kroku dalej. O co chodzi? Dlaczego nie chcesz mnie przepuścić? Ponieważ kilka kroków za mną są bandyci. Dlatego będzie lepiej, jak zawrócisz. Ej, kurczę, patrzcie, oni rozbudowali... Wiecie, bo to było zamknięte w Gothicu 2. Noc Kruka, prawda? Tutaj nie dało się wejść na górę. Było zawalone po prostu. A tutaj najzwyczajniej w świecie da się po prostu chodzić. Nawet lepiej. Ja coś znalazłam tutaj. Co ja zrobiłam? Aha, tu nic nie... To po co to wszystko było? Nie rozumiem chyba. No ale jak widzicie, tutaj jest normalnie obozowisko paladynów. Tu jest tarcza, bryła lodu. Są łóżka. Myślę, że zatrzymamy się po prostu w tym miejscu, tylko może nie patrzmy na tą dziurawą teksturę tam. O, tak jest dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Będzie długi, bo załączałam sobie nagrywanie za późno. W sensie licznik nagrywania. No, ale trudno. Jest dobrze, moi drodzy. W kolejnym odcinku rozejrzymy się tutaj po tej okolicy, no i spróbujemy pozbyć się oblężenia tutaj paladynów Hagena, czyli tych orków, którzy tutaj stacjonują. Trochę nam już ci rycerze pomogli, ale no będziemy to kontynuować. I zobaczymy, jak się zmieniła Górnicza Dolina. Wydaje mi się, że dużo rzeczy nie zostało dodane, oprócz tych takich namiocików. Chociaż no tam widzimy, że jest teren na przykład otwarty, więc tam jest coś mowa o jakichś bandytach. Ja sobie zobaczę na listę zadań, bo mniej więcej po liście zadań będę wiedziała, gdzie iść i co robić. Także w ten sposób byśmy to zrobili. No i wrócimy do naszej lepszej zbroi. Ja wiem, że Hagen się pluje, ale na razie nie musimy jej nosić. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Na Discorda Was też zapraszam, link macie w opisie. Ja lecę sobie coś zjeść i nagram jeszcze dla Was jeden zapasowy odcinek, żebyście mieli na czwartek, bo ja mam w czwartek ostatnie takie naprawdę duże zaliczenia, więc wydaje mi się, że później już będę mogła lecieć z odcinkami na bieżąco, no ale nie obiecuję, więc na razie za bardzo sobie Waszych porad nie poczytam. Muszę sobie radzić z poradnikiem. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się dobrze ogląda. Nie przedłużam już, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć! Thank you.